Słucham. Michał, 2,5 godziny do meczu. Kierownik planu, wszystko pod kontrolą? Tak, wszystko w porządku. Żadnych niespodzianek nie przewidujecie? W kibelkach świeci się światło, są pootwierane, wszystkie przejścia, chłopaki przy kamerach, kabinki ogrzane, komentatorskie. No, się staram, żeby każdemu było dobrze po prostu, na ile mogę tylko to zrobić tu na stadionie. To. Także jest chyba okej. Okay. No, dziś chyba taki pierwszy już mecz, taki z taką jesienną aurą, możemy powiedzieć. No, troszkę tak. Czuć ale, dzisiaj chłodu. Ale tam się przebija to słoneczko przez chmury, także mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Więc... Ale każdy już się naubierał dzisiaj, także... A operatorzy, którzy muszą po prostu stać cały ten mecz przy tych kamerach, no to oni marzną. Bo ja to jeszcze jak mogę, to gdzieś się poruszam, pobiegam, nie? A pamiętasz, od ilu lat już przyjeżdżasz na Górnik w charakterze kierownika 13. planu? 13. To już 13 lat. No to kawał czasu. To już tak czas, że ludzie mnie pytają właśnie, bo takie są rozmowy. Wiesz, ja mam materiały z tobą nagrane sprzed 5 lat, jeszcze miałeś czarną brodę. Teraz to już tylko siwa by była, nie? No. No ale mamy nadzieję, że dziś będzie dobre widowisko, pewnie? No tak. A Łukasz będzie w pierwszym? Nie wiecie jeszcze. A, jeszcze nie wiem. No, ale wiem, że jest opcja, że będzie. No, niedługo się przekonamy. No, będzie dobrze. Ciężka praca, dziewczyny, przed meczem. 2,5 godziny do meczu. Bardzo ciężka. Na pełnych obrotach. Co dziś powinno być hitem sprzedaży? Jak myślicie? Koszulki meczowe wyjazdowe. A, czarne, tak? Czarne, wiecie. Jakieś jeszcze nowości? Tak, bluzy z Podolskim. A, no to fajnie. Czyli powinno być dobrze. Będzie dobrze. Dzień dobry, panie Bartku. A dzień dobry, dzień dobry. Co tam obserwujesz znowu? Standardowo. Obserwacja przedmeczowa. Jak nastroje? Będą dobre, jak wygramy. Nie, myślę, że pełna koncentracja. Chłopcy bardzo zaangażowani, chcą wygrać. Dzień dobry. Zdjęcie widzę zrobione. Czy mógłbym zapytać, jakie typowania na wynik dzisiejszego meczu państwo przegramy? 2-0. 2-0 do Górnika. 3-0 pani mówi? A dlaczego pani mówi, że przegramy, a ma pani na szali? Zawsze jak ja przychodzę, to przegrywamy. Ale teraz jesteście tym razem wygrali. 2-0, nie? Jakiś strzelców bramek typujemy? Jakieś przewidywania macie? Piotra, który? Jimenez. Jaki wynik meczu panowie przewidują za to? Wiadomo, 2-0 do Górnika. No. Kto strzeli? Podolski. Dzień dobry panowie. Mógłbym zapytać, jakie oczekiwania przed meczem dzisiaj? Tylko zwycięstwo. Wynik jakiś obstawiamy? 2-1. 1-0 do nos. I Podolski się musi strzelić wreszcie, nie? No, przydałoby się w końcu. Dzięki, powodzenia. Dzień dobry, czy mógłbym zapytać, jakie przewidywania wyniku dzisiejszego meczu? No, oczywiście zwycięstwo. Jakiś strzelców bramki typujemy, bądź wynik? Może w końcu Podolski. A wynik? 1-0. Skromnie, ale wystarczy, prawda? Tak jest. Dzięki, powodzenia życzę.
Startujemy na wysokie obroty. Dobra, dawaj, chwilę ciszy. Powodzenia, dzięki. Siema. Siema, Darysku, powodzenia. Jedziemy, liściu, dawaj, bo się nas gonią. Już. Dzień dobry, byś powiedział najpierw, a nie gonić od razu. Ale też mi te zmiany, co? Nie wiem. Powodzenia, Cholewka. Szanowni Państwo, drodzy kibice, po raz pierwszy podczas dzisiejszego meczu cieszymy się głośno śpiewając gol Górnik! Na listę strzelców wpisał się najskuteczniejszy strzelec Górnika oznaczony numerem 9. Raz jeszcze i najgłośniej jak się tylko da! Jesus! Jesus Jimenez, dziękuję bardzo. Górnik Zabrze, Warta Poznań, 1-0. Jademy Durś! Thank you.
Ale jak pierwsza połówka ci się podobała? No na najważniejsze prowadzimy, ale jeszcze drugie 40 minut. Dobry. Dobry. I ale... musimy strzelić kolejną i nie pozwolić bardzo, żeby uwierzyła w cokolwiek. Chodźcie, chodźcie! Dalej to samo panowie, no szybko piłką nie prowadzimy, dalej. Dalej tak samo twardo, kurwa, tracimy piłkę, od razu doskakujemy, jak nie da się kurwa odebrać, kładziemy ich na ziemię. Patrzymy, wybalujmy na dalej. Szukamy, żeby nie było. Ale jak on się wyprzedzi, to jest tutaj nie oczy. Ale on jest za mną, bo tu szukać. To jest wyższy już goście? Wiszcza! Sam! Darek! Chodź! Tutaj Luka, zrobimy dwie skamie na raz. Dawaj Darek, szybko, zrobimy dwie na raz. Kubiczek dzisiaj bez bramki, ale... Ale zwycięstwo jest 1-0. Liczą się 3 punkty. Cieszy, nie? Zwycięstwo u siebie. Pewnie, że tak. Zawsze na to czekamy, jeszcze przy tylu kibicach. Coś pięknego. Ale by dużo. Nobody can play for me.
One, two or something. No. Nie wiem. Raz, dwa, pup, idziemy. Tak, Łukasz. Czekasz na ta bramka, co? Czekasz na ta bramka. No tak to jest, Ciciu, nie? Trzeba pracować dalej. Hostia, co to za cieszynka z Kubim jest? No? Co to za cieszynki? Ronaldo, Ronaldo i Marcelo. Gubi, gubi. Ja, Ronaldo, Marcelo. Tylko gada, tylko gada. Dawaj! Dziada Medurz! Trzy punkty. No, ważne trzy punkty. Dobry mecz. Ostatni mecz z Krakowią jeszcze do dzisiaj tu bolał w sercu, ale ten mecz myślę, że naprawdę zagraliśmy dobrze i tak dalej. No. Chyba kontrolowaliście, nie? Tak, tak, tak. Kontrolowaliśmy, ale 1-0 jest ciężki wynik. Jedna długa bramka, długa piłka albo jakiś rzut rożny może wszystko zmienić, ale na końcu wszystko w porządku dla nas. Jest ahí arriba, no? No, no. Ale idzie, move, move. Your first win on this pitch. Home, home. Home win, yeah? How do you feel? Very happy. What do you feel about the atmosphere? Very nice. So, hope to score a goal sometime next time and... Yari Medur! Już na spokojnie. No nie, więcej z tego na mnie, brawo. Co jest? Pokaż statuetkę to po pierwsze. No. I o tej cieszynce coś powiedz, bo jest moja. Za każdym razem inna. Wiesz, no to musi być cały czas jakaś inna, coś musimy wymyśleć. Tyle bramek jest już strzela, nie? To trzeba coś wymyśleć zawsze. Nie, no, teraz nie. Wiesz, nie pamiętasz jak Ronaldo z Marcelo tak robili? To mówiłem ci, ja Ronaldo od Marcelo, nie? No ale nie tylko jak Jesus strzela. No tak, racja, ja też strzeliłem. Jak ty strzeliłeś, wiesz, w tym, w Białymstoku, to też tam była jakaś, nie? Jaka tam była? Bo już nie pamiętam. Tak z takim podrzuceniem coś robiliście chyba. Aha, wiem. No. Że jeden no, podrzuca, widzisz, drugi łapie? Musimy myśleć, widzisz. To jest kreatywność też poza boiskiem, nie? Też musimy o tym, trzeba się cieszyć po bramkach. Tak, nie powiem. Brawo, kapitan. Dzisiaj taki pod kontrolą chyba meczyk, co? Nie do końca. Tak od 70 minuty to znowu tak trochę padliśmy z sił. No i wiesz, trzeba obronić bramki, ale... Dowieziono to. Pokazaliśmy to, że popełniliśmy błędy na Krakowie, że teraz całą drużyną zapieprzaliśmy jak psy, że dobiegaliśmy do tych zawodników, że sobie nic nie stwarzali.